Café Muza. Dzień dobry, Marcin Majchrowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Magda Łoś zapowiedziała, wszystko się spełniło, chociaż mam nadzieję, że pamiętają Państwo o tym, że jesteśmy już w czasie letnim i ta zmiana czasu jest wyrazista, ważna i trzeba o niej pamiętać, żeby nie przegapić na przykład tej naszej audycji, której dzisiaj gościem jest jeden chyba z najbardziej wszechstronnych i pracowitych artystów naszych czasów, kontrabasista i dyrygent, by wymienić te dwie najważniejsze podstawowe aktywności, Jurek Dybał. Muzyk orkiestry Wiener Filharmoniker, dyrektor artystyczny i dyrygent od 2014 roku orkiestry Sinfonietta Krakowia, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu imienia Krzysztofa Pendereckiego Poziom 320, organizowanego w miejscu wyjątkowym, no bo to jest zabytkowa przestrzeń kopalni Guido w Zabrzu. Bardzo bogaty życiorys, aktywności tyle i dokonań, że można by chyba co najmniej kilka biogramów ułożyć. Witam mojego gościa. Dzień dobry, panie Jurku. Dzień dobry, witam serdecznie. Mogą państwo wyczytać w biogramach gościa i bohatera tej audycji, że Jurek Dybał jednocześnie bywa i dyrygentem, i solistą, kontrabasistą, i prowadzącym koncert, umiejętnie łącząc i mieszając te wszystkie funkcje. To jeszcze coś przegapiłem, czy to na razie tyle może być tytułem przywitania? Bardzo dziękuję za miłe słowa. Z pewnością jeszcze kierowca, bo między tymi wszystkimi miejscami koncertowymi trzeba się przemieszczać, trzeba dojechać i czasem ta umiejętność bycia wszędzie na czas bywa najważniejsza. To a propos przemieszczania się, to wiem, że pan jest w Lusławicach teraz, prawda? I jutro szykują się tam, no bo zaczniemy może od spraw poważnych, spraw, które są ważne dla polskiej kultury muzycznej, polskiego życia artystycznego w tych najbliższych nadchodzących dniach na początku przyszłego tygodnia. Druga rocznica śmierci Krzysztofa Pendereckiego. Odbędą się uroczystości pogrzebowe, ale w poniedziałek wieczorem 28 marca, czyli już jutro, w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, najpierw przed pogrzebem, który odbędzie się we wtorek, wieczornica, specjalne przedsięwzięcie zatytułowane Wymiary czasu i ciszy w hołdzie Krzysztofowi Pendereckiemu. Dokładnie tak, to okoliczność ciągle jeszcze pomimo dwóch lat smutna doniosła, myślę, zarówno dla całego świata muzycznego, nie tylko w Polsce. Dla mnie osobiście Krzysztof Penderecki był wzorem do naśladowania, mentorem, ale też mogę z dumą powiedzieć, że przyjacielem i przyjacielem muzycznym. Kimś, kto wskazywał drogę wielu muzykom, nie tylko tę drogę artystyczną, ale tego, jakim być człowiekiem, jakim być humanistą, określenia siebie w dzisiejszej dżungli świata, czego doświadczamy na co dzień, coraz większej agresji, coraz większej komercji. Jak pozostać sobą, jak być wielkim człowiekiem, humanistą, artystą w dzisiejszych czasach, to pokazywał profesor Penderecki, wsparty bardzo mocno u swego boku wspaniałą Elżbietą Penderecką. Ja miałem ten zaszczyt i możliwość, jak zresztą wielu muzyków, być z profesorem blisko. Zawdzięczam mu bardzo, bardzo wiele i dlatego właśnie zdecydowaliśmy się we współpracy z Międzynarodowym Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach z dyrektorem Adamem Balasem zorganizować tradycją krakowską tę właśnie wieczornicę, czyli takie artystyczne czuwanie. Zdecydowaliśmy się wspólnie z panią Elżbietą Penderecką na to, żeby odbyło się to właśnie w Lusławicach, a nie w Krakowie, z tego względu, że Lusławice są miejscem wyjątkowym, jak Państwo z pewnością wiecie, dwór Arboretum, ale przede wszystkim Centrum Muzyki, ten żywy pomnik profesora, który służy artystom z całego świata, młodym, który pozwala rozwijać i doskonalić kunszt artystyczny.
Tam właśnie w Lusławicach złożymy Krzysztofowi Pendereckiemu muzyczny hołd w wykonaniu jego najbliższych międzynarodowych przyjaciół. Dookoła profesora zawsze istniała pewnego rodzaju artystyczna rodzina, bardzo, bardzo międzynarodowa, którą łączyła miłość do muzyki, ale przede wszystkim miłość do muzyki profesora Krzysztofa Pendereckiego. On był swoim artystom bardzo wierny, dla nich pisał kompozycje, jak na przykład wspaniały wiolonczelista fiński Arto Noras, który będzie goście. Artyści spontanicznie zdecydowali się przyjechać do Lusławic, by złożyć ten hołd. Jak Arto Noras, jak Julian Rachlin, Sara McElravy, którzy wspólnie wykonają na tym koncercie szakonę w wersji na skrzypce i altówkę, jak również zasiądą w większym zespole, by wykonać no, właściwie arcydzieło muzyki kameralnej pióra Krzysztofa Pendereckiego, które swoje prawykonanie miało właśnie w wiedeńskim Musikverein, a tym razem usłyszymy w wykonaniu właśnie Julian Rachlin, Sara McElravy, wspaniały wiolonczelista Claudio Bohorches, Barry Douglas na fortepianie, również interpretator muzyki profesora i prawykonań jego koncertu fortepianowego oraz niezwykle drogi przyjaciel państwa Pendereckich, Michel Letiek, klarnecista, solista, dyrektor przez 50 lat, niedawno zakończył swoją działalność jako dyrektor festiwalu imienia Pablo Casalsa, imienia także wielkiego humanisty, także ten Penderecki Legacy idzie dalej. Ja będę miał możliwość i wielki zaszczyt otworzyć koncert z orkiestrą Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, z Sinfonietą Krakowią, która przed już prawie 30 laty przy ogromnym wsparciu profesora Krzysztofa Pendereckiego, ale może w największej mierze pani Elżbiety Pendereckiej, stała się tą orkiestrą miejską i zawojowała estrady całego świata w dużej mierze muzyką profesora, również pod jego dyrekcją. Tam wykonamy jego wspaniały utwór Sinfonietę numer 3, Kartki z nienapisanego dziennika. To utwór, który w oryginale powstał na kwartet smyczkowy dla Shanghai Quartet. Następnie istniała wersja kwintetowa, gdzie miałem możliwość właśnie w tej roli, której pan wspomniał, kontrabasisty, brać udział w prawykonaniu na festiwalu Pablo Casalsa w Pradze. A następnie ta w moim odczuciu największa wersja, czyli Sinfonietta numer 3, na smyczki z nienapisanego dziennika. Czyli jutro to będzie wykonywane wieczorem w Lusławicach, ta trzecia sinfonietta, czyli trzecie wcielenie kwartetu, trzeciego kwartetu smyczkowego Krzysztofa Pendereckiego. Może posłuchajmy chwilę kawałka tego utworu, fragmentu tego utworu, a potem wrócimy do rozmowy z naszym gościem. Gościem audycji Cafe Muza jest Jurek Dybał. Mogą państwo do niej telefonować. Przy telefonach dzisiaj Magdalena Łosi, Michał Dębski, 22 645 22 22. Ten numer doskonale państwo znają. Za chwilę wracamy do rozmowy. Teraz fragment trzeciej sinfoniety Krzysztofa Pendereckiego. Dźwięki trzeciej sinfoniety Krzysztofa Pendereckiego grała Orkiestra Sinfonietta Krakowia, dyrygował Jurek Dybał. To zresztą nagranie z płyty, która ukazała się 2 lata temu już z sinfonietami właśnie płyty dedykowanej pamięci profesora Krzysztofa Pendereckiego. Nasz gość Jurek Dybał powiedział o tym albumie, że to ten jego dziennik, który pozostanie na zawsze nienapisanym. Będziemy go jednak wciąż wypełniać wykonaniami jego niezrównanej muzyki. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby kontynuować dziedzictwo pana profesora, czego wydanie tej płyty jest właśnie zapowiedzią. Czy to jest moment, panie Jurku, żeby można było powiedzieć, że właśnie to jest tak symbolicznie dziennik otwarty Pendereckiego, który czeka na następne wpisy. Jakby i że będzie dalszy ciąg tego wielkiego dzieła, które on rozpoczął swoją twórczością.
a właściwie no, postawił wielokropek, a nie kropkę na końcu tego absolutnie wszystkiego. Absolutnie tak, jestem o tym przekonany i mam wielką nadzieję, tak jak pan wspomniał, te symboliczne zakończenie tego utworu, właśnie zamierająca wiolonczela pizzicata wiolonczeli. To tutaj ciekawostka, nie jest to wpisane w partyturę. Wiolonczela kończy razem z orkiestrą. Profesor jednak wielokrotnie będąc przy wykonaniach prosił o to, by te pizzicata były stosownie do nastroju, do momentu oraz do akustyki kilkukrotnie według uznania dyrygenta, według uznania pierwszego wiolonczelisty powtórzone. To też symbolizuje, jak bardzo ta twórczość jest otwarta. Otwarta na przyszłość, otwarta na interpretację. Profesor Penderecki miał to szczęście, można powiedzieć, że jak nie wszyscy kompozytorzy, cieszy się za życia popularnością jako kompozytor. Jego utwory były wykonywane na całym świecie przez najlepsze zespoły orkiestrowe, takie właśnie jak bliska mi Filharmonia Wiedeńska, teatry operowe w Stanach, w Niemczech, prawda, wykonanie Uburex. Najwięksi soliści naszych czasów, jak Mścisław Rostropowicz, czy Anne-Sophie Mutter oraz Julian Rachlin, żeby wymienić tylko kilkoro z nich. Natomiast jestem przekonany i mam ogromną nadzieję, że to dzieło będzie kontynuowane. Zresztą ci interpretatorzy po te dzieła sięgają i sięgać będą. Są zapowiedzi tak wspaniałych artystów jak Gustavo Dudamel, prawda, Rafael Payar, także tych również średniego, młodego pokolenia dyrygentów, którzy po tą muzykę sięgać będą. Niestety odeszli wielcy interpretatorzy, tacy jak Lorin Mazel, wielki przyjaciel i interpretator muzyki profesora Krzysztofa Pendereckiego, między innymi prawykonanie symfonii, właśnie również w Wiedniu pod jego dyrekcją. My, ta rodzina, artystyczna rodzina profesora Krzysztofa Pendereckiego, która właśnie wystąpi na Wieczernicy, czyli tacy artyści jak Julian Rachlin, jak Michel Letiek, jak Barry Douglas, z pewnością to będą kontynuować wykonywanie muzyki Krzysztofa Pendereckiego, ale też pokazywanie jej w szerszym spektrum, docieranie do młodych. Udało się w tym sezonie zorganizować w Krakowie symfonietkę, czyli koncert dla dzieci, również z muzyką Krzysztofa Pendereckiego. Dzieci wspaniale się bawiły muzyką i atonalną, i tonalną. Także wiele takich przedsięwzięć, które mają chętniej oswoić. A którą chętniej, jeśli mogę wejść w słowo? Chętniej za tonalną. Tutaj dzieci właśnie są tą otwartą publicznością i z wielkim animuszem przystąpiły do rozstrajania fortepianu, do rzucania piłeczek ping-pongowych na marimbę. Wspólnie skonstruowaliśmy z nieocenioną Danusią Augustyn, naszą panią symfonietką, tubafon, czyli instrument, który profesor Penderecki wymyślił i skonstruował z wielkich rur PCV, na których gra się pałeczkami ping-pongowymi. To wspaniały instrument, już pokazywaliśmy go w trakcie festiwalu w Zabrzu, a teraz wspólnie z dziećmi udało się również coś takiego stworzyć. Na pewno takie projekty dziecięce też będę kontynuował, no ale przede wszystkim wielkie interpretacje, wielkie wykonania. I tutaj jeszcze myślę najciekawszą, myślę, że mogę to już zdradzić. W przyszłym sezonie będę miał zaszczyt poprowadzenia Orkiestry Filharmonii Narodowej z takim projektem właśnie uświetniającym 90. rocznicę urodzin profesora Krzysztofa Pendereckiego, w trakcie którego wykonamy suitę z opery Uburex. To takie moje zestawienie tych fragmentów, które w mojej ocenie najbardziej wartych pokazania w formie suity. Tę suitę wykonaliśmy w trakcie urodzin 85. urodzin Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. On ten wybór zaaprobował, więc przedstawimy go również z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, ale na tym koncercie po raz pierwszy zostaną wykonane fragmenty opery Fedra, fragmenty chórów i fragmenty orkiestrowe, opery, która niestety nie została ukończona. To było zamówienie opery wiedeńskiej, wielkie marzenie profesora, wielkie marzenie dyrektora Meyera. Niestety tej opery nie udało się już ukończyć. Pozostały wspaniałe fragmenty, krótkie, ale wiele mówiące też o kierunku rozwoju
muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Ja ogromnie ubolewam, że zwieńczeniem życia, zwieńczeniem kariery nie była właśnie premiera opery w operze wiedeńskiej, której na co dzień również pracuję. Tym bardziej cieszę się i mam ogromny zaszczyt, dziękuję również dyrektorowi Andrzejowi Borejko, który poprosił mnie o właśnie skonstruowanie takiego programu i który zdecydował się na pokazanie tych fragmentów, oczywiście ze wspaniałym chórem Filharmonii Narodowej, to już w przyszłym sezonie, także ta muzyka jeszcze będzie gdzieś się pojawiać. Te utwory, które nie były do tej pory wykonywane, czy zaprezentowane, które nie ujrzały jeszcze światła dziennego, ale również utwory ciekawe, jak na przykład muzyka na trzy flety proste, marimbę, perkusję oraz smyczki. To też bardzo ciekawy utwór, który swoje prawykonanie miał w trakcie Expo wiele lat temu. Profesor nie do końca zadowolony był ze swojego utworu. Zresztą on wtedy nie spotkał się z do końca dobrym przyjęciem krytyki. Profesor postanowił usunąć go z katalogu. Mnie ten utwór zainteresował ze względu na bardzo ciekawy skład. No, trzy flety proste, marimba, perkusja i smyczki. To coś, co mnie zaintrygowało. Wielokrotnie rozmawiałem z profesorem na ten temat, czy nie można by spróbować tego utworu odświeżyć, może spojrzeć na niego z innej strony. Może tym razem przypadnie do gustu. Tutaj w kwestię wchodziła też kwestia akustyczna, dogłośnienia ewentualnie tych flecików prostych od odpowiedniego zrobienia. Profesor w końcu w prezencie na 25-lecie orkiestry Sinfonietta Cracovia zezwolił na takie wykonanie, czyli i było to właściwie polskie pierwsze wykonanie z udziałem flecistów austriackich. Nagranie wideo, bo profesor nie był obecny wtedy na koncercie, zostało zaaprobowane i teraz w trakcie festiwalu Krzysztofa Pendereckiego poziom 320 w Zabrzu w nadchodzącym wrześniu. Ponownie wykonamy ten utwór, tym razem z Symfonią Warszawią oraz z wybitnym flecistą, z Mauricem Stegerem, który przyjął moje zaproszenie, super, żeby zapoznać się z muzyką przyjechać. Tak. Dokładnie tak. Myślę, że to nawet będzie duży, duży openerowy koncert i Maurice zbuduje swego rodzaju most pomiędzy tą muzyką, którą lubię ja osobiście najbardziej, pomiędzy barokiem a współczesnością. I wychodząc od koncertów Vivaldiego, Tartiniego, poprzez arię z trzech utworów w dawnym stylu Pendereckiego, jego wersję Szakony na flet prosty i smyczki oraz Sinfoniettę numer 2, to utwór w oryginale na klarnet, no tak, i orkiestrę smyczkową, grywany również na flecie. Tutaj pokusimy się o taką interpretację na flecie prostym, a zwieńczeniem koncertu będzie właśnie muzyka na trzy flety proste, marimbę, perkusję i... To za chwilę wrócimy do tego wątku, natomiast ja chciałem odebrać telefon od słuchaczki. Pani Maja jest z nami i ma pytania do naszego gościa. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panie redaktorze. Dzień dobry. Witam pana bardzo serdecznie. Dwa lata temu nie odważyłam się zadzwonić. Nie pójdę drogą oczywistą zapowiadaną w audycji, jeśli pan pozwoli. Mam pytania i do kameralisty, i do kontrabasisty. Dosłownie dwa słowa wstępu. Pan jest rzeźbiarzem kontrabasu. Uważam, że tworzy pan jego nową epokę. Dziękuję za audycję. Znacie to, posłuchajcie i za całokształt. Oto moje pytania. Pierwsze, dziękuję za Antonio Vivaldiego. Proszę o opowiedzenie nam o kwartecie Prima Vista, o pracy nad tym nagraniem. Drugie pytanie. Chodzi mi o nowinki. Co może kontrabat od struny C do przestrzeni, do początków przed Beethovenem? Pytanie trzecie. Kończy się koncert filharmoników wiedeńskich, orkiestry, z którą pan współpracuje, bo tego mi zabrakło w audycji. Schodzi pan z podium, kontrabas bierze pan do swoje dłonie. Jest bis. Co by pan zagrał spontanicznie wybrany przez pana utwór poza arią Mozarta? I czwarte pytanie jest i do prowadzącego, i do to ostatnie pytanie. Gościa. Tak.
Chodzi mi o partię w symfoniach Beethovena kontrabasu, ulubione i w jakim wykonaniu panowie preferują. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy pani Maju. Do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ciekawe pytania. Tak. Trochę ich jest. Dziękuję. Dziękuję panie Marcinie, że pan ich wszystkie tutaj skrupulatnie zapisał. Próbowałem, tak. Antoni Vivaldi to było dla mnie niezwykłe przeżycie. To już dość stara płyta. Cieszę się, że ciągle jeszcze aktualna. Nagrana z wybitnym Konstantym Andrzejem Kulką. To nagranie, 4,5 roku, pewnie jak większość muzyków, jak większość Polaków w tamtych czasach, na tej płycie z Karolem Teutschem, w czarnej płycie, było przeze mnie wielokrotnie słuchane. Oczywiście Zima, prawda, to był utwór, który inspirował, który fascynował młodego adepta szkoły muzycznej. Także tym większy był mój zaszczyt, zaskoczenie, kiedy zostałem poproszony przez też już świętej pamięci Józefa Kolinka, menadżera i drugiego skrzypka kwartetu Prima Vista, z którym potem połączyła mnie długoletnia przyjaźń artystyczna i taka po prostu ludzka. Wiele, wiele wspaniałych wykonań. O nagranie płyty dla wytwórni Dux, dla wspaniałej Małgosi Polańskiej, właśnie z czterema porami roku w pojedynczej obsadzie, czyli kwartet smyczkowy kontrabas, no i genialny Władysław Kłosiewicz na klawesynie. Dla mnie był to wielki zaszczyt, wielkie przeżycie widzieć profesora Kulkę w pracy i to, jak zmienił, dostosował wykonanie do obowiązujących trendów, jednocześnie pozostając z sobą i tak, że można było usłyszeć echa tego nagrania wtedy dużo starszego, a myślę, że to nagranie jest tak żywe i jest próbą realizacji interpretacji Vivaldiego zgodnie ze sztuką i z tym, co wiemy dzisiaj, a jednocześnie zachowaniem tej wspaniałej wiolinistyki i ansamblu Prima Vista Kłosiewicz, Kulka. Ja tylko cieszę się, że mogłem być i cieszę się, że ta płyta ciągle gdzieś funkcjonuje, bo, szczerze mówiąc, ja chyba mam w domu już tylko jeden egzemplarz. Pytanie drugie. Nowinki, co może kontrabas? Tak brzmiało. Tak. Kontrabas. Czyli granice wykonawstwa, czy granice muzyki w ogóle w odniesieniu do instrumentu, do narzędzia muzycznego, jakim jest kontrabas? To jest wspaniały instrument, w szczególności dla muzyki współczesnej. Również dla muzyki dawnej istnieje bardzo wiele strojów od tercjowo-kwartowych, które wykorzystywane były w baroku, poprzez właśnie piątą strunę dodaną po to, żeby można było w dolnym rejestrze iść do zrównać się z wiolonczelą, którą pierwszą, najniższą struną jest struna C. Ogromne możliwości w wykonaniu specjalnych technik, które nawet profesor Penderecki właśnie w duo concertante, które miałem zaszczyt pierwsze polskie wykonanie, francuskie wykonanie, holenderskie wykonanie wykonywać i uczestniczyłem w trakcie pisania tego utworu. Profesor poprosił mnie o to, żeby właśnie zaprezentować możliwości instrumentu kontrabasu i chociaż nie był już w tym etapie, gdzie sonorystycznym, gdzie stosował tego typu efekty, poprosił mnie o zaprezentowanie kilku efektów, które potem wykorzystał i powiedział, że było to taka swoista dyspensa, którą dał sam sobie na to, żeby takich elementów właśnie użyć. Także utwór kończy się oczywiście za podstawkiem z uderzaniem zarówno nogą w pudło instrumentu z tyłu, jak również palcami obu rąk. To robi zawsze ogromne wrażenie, koniec bartokowskim pizzicatem. Także tutaj nawet profesor, pomimo tego, że nie był już w tym okresie twórczości, pokusił się o wykorzystywanie tych wszystkich efektów. Oczywiście jeśli chodzi o strój, istnieje też kontrabas barytonowy i tu ciekawostka, też może kiedyś uda się puścić, bo jest to zbiorak Polskiego Radia, tria. Stefan Bolesław Poradowski, bardzo ciekawy kompozytor poznański, na skrzypce, altówkę i kontrabas barytonowy, czyli strojony o kwartę wyżej. To udało się wtedy zaprezentować w Nosprze, w sali kameralnej, na inaugurację sali kameralnej. Był cykl właśnie Wiedeńczycy w Nosprze, który właśnie wspólnie z Rainerem Honkiem, koncertmistrzem filharmoników, i Christianem Fronem tam zaprezentowaliśmy.
Jeszcze szybciutko, trzecie, czwarte pytanie. Koncert Filharmoników Wiedeńskich ulubiony. Nie, przepraszam, koncert Filharmoników Wiedeńskich, utwór na bis. Tak. Utwór na bis na kontrabasie. To ciekawe, natomiast wydaje mi się, że jeżeli miałbym ten zaszczyt wykonać taki bis lub zadyrygować takim koncertem, to z pewnością na koniec zagrałbym solo kontrabasu z Symfonii Pożegnalnej Haydna, bo jest to genialny utwór i właśnie ten kontrabas kończący właściwie całość jest jak najbardziej tam ciekawy i wskazany. A ja się dołożę do tego pytania, panie Jurku. Capriccio per Siegfried Palm dałoby się na kontrabasie wykonać? Muszę panu powiedzieć, że mam nuty i błogosławieństwo profesora. Niestety nie starczyło czasu i zapału, żeby ten utwór jeszcze zinterpretować. Wiem, że kilku kontrabasistów już podejmowało te próby. Jak najbardziej jest to utwór, który świetnie by zabrzmiał właśnie z wykorzystaniem tych wielu wspaniałych technik. No i jeszcze pytanie było o Beethovena. O symfonię Beethovena i partie kontrabasowe w symfoniach Beethovena to na przykład piąta. Tu państwa zaskoczę, bo może nie do końca piąta symfonia ze słynnym skercem i triem. Nie do końca dziewiąta z recytatywem. Może dlatego, że utwory grane te są na egzaminach do orkiestr i zarówno w roli interpretatora, czy też również profesora, kiedy wykładałem w Dreźnie. Utwory te troszkę mi się przejadły. Natomiast ulubioną partią jest partia kontrabasu w pierwszej symfonii Ludwiga van Beethovena. Zresztą jest to moja ulubiona symfonia również jako dyrygenta. Pierwsza, siódma to te utwory, które najbardziej mnie pociągają. I jest genialny moment w bardzo prosty, kiedy dźwięk powtarzany C jest efektem takiego ogromnego zaskoczenia fortissimo całej orkiestry oparte na kontrabasie i tutaj też chciałbym przy tej okazji wspomnieć, bo zawsze o nim myślę w tym miejscu, o Janie Staniędzie, który też odszedł od nas całkiem niedawno, a w którym jeszcze w trakcie moich studiów na Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, wtedy Akademii Muzycznej w Warszawie, grając w jego orkiestrze kameralnej, właśnie on te miejsca wyciągał i wręcz cieszył się właśnie, można by powiedzieć, fetyszyzował się dźwiękiem kontrabasu, który potrafi być brutalny, dowcipny i taki właśnie zaskakujący. Także ten dowcip, ten humor Staniędy będę zawsze wspominał, był jednym z moich jakichś takich muzycznych drogowskazów na początku mojej kariery. A pierwsza część ósmej? Taki nieortodoksyjny wybór. Nieortodoksyjny wybór, aczkolwiek jak najbardziej. Fajne. Dokładnie tak. Także ty absolutnie idąc tą drogą. Niekoniecznie piąta i dziewiąta. Okej. Dobrze. To ja w takim razie chciałem jakby wrócić do poziomu 320. Jeszcze przypomnę 22 645 22 22. Mogą państwo telefonować i zadawać pytania naszemu gościowi, którym to gościem audycji Cafe Muze jest dzisiaj dyrygent i kontrabasista Jurek Dybał, dyrektor artystyczny różnych przedsięwzięć. Ja chciałem pana zapytać, bo to trochę padło, ale gdybyśmy mogli to jakoś tam podkreślić na przykład, albo wskazać trzy zdaniem pana, albo pana ulubione, albo najważniejsze dzieła Krzysztofa Pendereckiego. To z pewnością będę myślał egoistycznie jakby. Dobrze, może być. Podejściu tym, które, z czym zetknąłem się jako interpretator, jako muzyk. I największym przeżyciem było z pewnością polskie pierwsze wykonanie, a to było w ramach prawykonań światowych, Concertino per Tromba ed Orchestra, które wykonaliśmy wspólnie z Gaborem Boldockim. Nagraliśmy też to później na płytę Sony Classical. Ta płyta uzyskała wiele nagród, między innymi ICMA, International Classical Music Award, Gramofon, Echo. Także naprawdę bardzo, bardzo nagrodzona płyta, ale przede wszystkim wielkie doznanie dla mnie móc interpretować coś po raz pierwszy. To było w cyklu światowych prawykonań, czyli prawykonanie w Grazu, w Saarbrücken
i z Sinfonietą Krakowią właśnie na festiwalu profesora Krzysztofa Pendereckiego w Zabrzu. Sinfonieta była i festiwal tą stroną zamawiającą, czyli tym bardziej było to dzieło mi bliskie, genialny interpretator Gabor Boldocki, z którym też znam się od wielu, wielu lat i profesor siedzący wśród publiczności. To są przeżycia, których myślę nigdy się nie trudno zapomnieć. Tak. Mhm. Podobne wrażenie to Uburex, premiera w Operze Śląskiej w realizacji Zawodzińskiego. Zresztą też wspaniale przyjęta i nagrodzona wieloma nagrodami, między innymi Złotą Maską. Ja miałem też zaszczyt uzyskania potem tytułu dyrygenta operowego roku 2017. Także to utwór, który też bardzo wiele dał w trakcie rozwoju mojej kariery, ale przede wszystkim to, że profesor Penderecki, będąc na premierze, pojawił się potem ponownie, zabrał wtedy swoją wnuczkę Marysię, powiedział, że ona koniecznie też musi to zobaczyć, powiedział wiele pięknych, wspaniałych słów, ale coś, co najważniejsze dla mnie, powiedział, że słuchając tej interpretacji zapomniał, że jest to jego dzieło, po prostu świetnie się bawił, dowcipną muzyką, tym, co jak powiedział, ja zaprezentowałem od strony interpretacyjnej i właśnie tak powinno się tę muzykę wykonywać. Zresztą co wielokrotnie podkreślał, szczególnie w późniejszym okresie swojego życia, pozostawiał właściwie dość dużą swobodę interpretacji, poza oczywiście kilkoma miejscami, które były dla niego ważne. Ale najważniejsze było to, żeby artysta był zaangażowany, żeby przedstawiał swoją wizję tej muzyki i żeby było to przekonujące, docierające do odbiorcy. Także to z pewnością te dwa utwory jako dyrygent, zresztą to przedstawienie Uburek zresztą cieszyło się ogromną popularnością również wśród publiczności, co jest niesłychane. Wszyscy wychodzili i mówili, no nawet ta mniej obyta publiczność z muzyką współczesną lub w ogóle z gatunkiem opery, która gdzieś po prostu pojawiła się tam czasem z przypadku, podchodziły do mnie te osoby i mówiły, no że nie spodziewało się, że muzyka Pendereckiego może być tak zabawna, może być tak entertaining po prostu. Zresztą no, temat też zawsze aktualny, autorytaryzmu, prawda, nadużycia władzy, tak, pokazany w tak pastiżowy sposób, zresztą genialnie napisany przez Żarego. To jest piękna, wspaniała opera, myślę, że ciągle jeszcze za rzadko wykonywane, zresztą prawykonanie miało miejsce w Monachium, wielki skandal tam też, których to skandali właściwie nie mamy już aż tak wiele w muzyce. Żałuje muzyce pan klasycznej. Tak, bardzo że nie ma tych skandali? Proszę? Żałuje pan, że nie ma takich skandali teraz? O wymiarze artystycznym, bo tak, oczywiście. Mam wiele tak. O wymiarze bardziej może politycznym, ale tych takich naprawdę artystycznych jest już coraz mniej tego podejścia takiego właśnie gorącego do muzyki, do tego, co dzieje się w różnego rodzaju interpretacji. To zanim pan opowie jeszcze o trzecim utworze, bo nie daruję, to mamy jeszcze słuchacza. Ja chciałem państwu przypomnieć, że można nas również oglądać w mediach społecznościowych programu Drugiego Polskiego Radia, jeśli państwo chcą pośledzić audycję Kafe Muza z udziałem obrazu. Pan Dariusz jest z nami. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam państwa. Dziękuję za audycję. Dziękujemy. I pani Maja była łaskawa zapytać pana o roli kontrabasów, czy kontrabasu w symfoniach Beethovena. A ja bym chciał gościa zapytać o, jak ocenia partię kontrabasów w symfoniach Antona Brucknera. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jaka jest ulubiona kompozycja Brucknera, pana Jurka Dybała? Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No to od tych ulubionych dzieł mają to do siebie. Tak, się nie odłączymy. Dokładnie. Symfonie Brucknera mają to do siebie, że bardziej skonstruowane są jak katedry. Zresztą mieliśmy taki projekt z Filharmonią Wiedeńską, w trakcie którego w katedrach europejskich ten projekt był troszeczkę przerwany przez COVID.
ale między innymi właśnie Sagrada Familia, katedra w Berlinie, w Kolonii. Wykonywaliśmy symfonię Brucknera z różnymi dyrygentami. Te konstrukcje właśnie przez wiele osób porównywanych są do konstrukcji katedr i partie instrumentalne raczej podporządkowane są tej ogólnej koncepcji konstrukcyjnej, gdzie z pewnością partia kontrabasu może być traktowana jako fundament tej skały, na której buduje się te dzieła, które z pewnością podszyte są w dużej mierze podejściem religijnym, podejściem inspirowane sakrum. Stąd z pewnością kontrabas pełni rolę fundamentu i co szczególnie w wykonaniach dyrygentów, którzy specjalizują się w Brucknerze, jest podkreślane, tutaj najważniejsza jest zbiorowość, forma, konstrukcja, właśnie nie indywidualizm, nie podejście do konkretnych instrumentów, czy też interpretacji muzyków, ale właśnie ta zbiorowość, kultura orkiestrowego muzykowania, stąd też z pewnością te orkiestry właśnie obszaru niemieckiego specjalizują się w tej muzyce z pewnością najlepiej. Jeśli chodzi o moją ulubioną symfonię Brucknera, to z pewnością jest to symfonia piąta z takim wspaniałym fugato na zakończenie, właśnie rozpoczynającym się od kontrabasów wspólnie z wiolonczelami. A to taka może podróż sentymentalna do Claudio Abbado, z którym miałem zaszczyt i ogromne szczęście muzykować już jako bardzo młody kontrabasista. Już w wieku 15 lat byłem wtedy najmłodszym członkiem orkiestry Gustav Mahler Jugendorchester. To były drugie egzaminy, jakie w ogóle odbywały się w tak zwanym bloku wschodnim za żelazną kurtyną. Abbado był tym wielkim człowiekiem, wielkim humanistą, który chciał połączyć muzyków z zachodu i wschodu, jak tylko ta okazja się nadarzyła. Powołał właśnie do życia orkiestrę imienia Gustawa Mahlera, gdzie właśnie tam spotkaliśmy się po raz pierwszy. Dla mnie się to skończyło długą przygodą z Mahler Chamber Orchestra, ale też właśnie chęcią dyrygowania i pierwszymi próbami i konsultacjami właśnie u Claudio Abbado, który był tak otwartym człowiekiem, że zawsze muzyków orkiestrowych zachęcał do tego, jeżeli widział potencjał i oferował swój czas na to właśnie, by można było doskonalić swój warsztat, czy też podejście do dyrygowania. I tych kilku spotkań, które miałem z Claudio Abbado, też nigdy nie zapomnę. To był jeden z pierwszych utworów, gdzie zetknąłem się właśnie ze wspaniałą tradycją orkiestrowego muzykowania w tym takim zachodnim wydaniu pod dyrekcją właśnie Claudio Abbado. Koncert w Royal Albert Hall w Londynie, przy tej tam bodajże 10-tysięcznej publiczności, nagrywany przez BBC oraz prezentacja, to jedyny koncert, gdzie Claudio Abbado był w Polsce, w Poznaniu, wtedy w auli, przepięknej auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poszerzonej estradzie. Tam właśnie zaprezentowaliśmy również piątą symfonię Brucknera. Rozmawialiśmy o concertino nagranym z Gaborem Boldockim. Ja chciałem fragment tego nagrania teraz Państwu przytoczyć. Przypomnieć o tym, że można telefonować 22 645 2222. Dzisiaj zespół Magdalena Łosi, Michał Dębski odbierają od Państwa telefony. I za chwilę powrócimy do rozmowy z naszym gościem i bohaterem tej audycji, z Jurkiem Dybałem, który tutaj Orkiestrę Sinfonietta Cracovia prowadzi, a partię solową wykonuje znakomity muzyk Gabor Boldocki. Finał koncertina Krzysztofa Pendereckiego. Finałowa część koncertina per tromba orkiestra Krzysztofa Pendereckiego. Gabor Boldocki i Sinfonietta Cracovia dyrygował Jurek Dybał. Muzyka, trzeba powiedzieć, taka bardzo blisko jakoś stylistycznie czy estetycznie właśnie chyba u Bureksa, prawda? To concertino, te groteskowe zaśpiewy, które tutaj się pojawiają, można odnieść do znakomitej opery Krzysztofa Pendereckiego. Zresztą ta twórczość operowa Pendereckiego chyba jednak jakby tak
przykryta może jego symfoniką, albo trochę niedoceniona, bo kiedy się pozestawia różne dzieła, to pokazują one różne oblicza dorobku artystycznego, jeśli chodzi o opery Krzysztofa Pendereckiego, prawda? Diabły z Ludeum versus Ubór Rex, a jeszcze jest Czarna Maska, a Raj Utracony. Także no, jest tutaj taka bogata paleta tych wszystkich emocji, estetyki, którą Penderecki kultywuje w swoich operach. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi. Absolutnie tak. Może nie do końca jest przestrzenią niedocenioną, bo te opery oczywiście miały swoje prawykonania. Trudniej dostępną, powiedział. Trudniej dostępną wykonawczo, prawda? Z pewnością tak. I tutaj myślę, teatry operowe w Polsce mają jeszcze dużo do zrobienia. Tak. Wiem, że planowane są wykonania w Operze Narodowej, ale myślę, że powinny sięgać również po to inne teatry, tak jak właśnie miało to miejsce w Operze Śląskiej, gdzie po raz pierwszy właściwie sięgnięto po utwór, można powiedzieć, XX-XXI wieku o tego typu złożoności. No właśnie, ale jak to jest? To dyrektorów oper, może powiedzmy właśnie poza Operą Narodową, trochę przeraża. Ojej, Penderecki, to będą kłopoty, nie wiem, będą trudności wykonawcze, interpretacyjne? Z pewnością tak. Jest to partitury bardzo wymagające. Wymagające również dużych składów, zarówno orkiestry, chórów, prawda. W Ubór Rex jest banda, czyli ta orkiestra sceniczna, składająca się z muzyków Denty, która liczy prawie 40 osób, jeżeli dobrze pamiętam. Czyli trzeba drugą orkiestrę doangażować, tak? Już. Na przykład w tym utworze. Z pewnością jest to wyzwanie dla dużych teatrów operowych. Śpiewacy najwyższych lotów, długi okres przygotowań, ale to wszystko byłoby, wydaje mi się, do udźwignięcia. Problemem jest niestety ciągle papieryzacja naszego życia muzycznego. Jednak też troszeczkę oczekiwań publiczności, oczekiwań włodarzy, czy też organizatorów tych teatrów operowych, gdzie z całym szacunkiem, bo jako muzyk wiedeński, bo mogę tak sobie powiedzieć, mam ogromny szacunek dla tej lżejszej muzy, dla operetki, dla walcy Polek i marszy, prawda? Grywam, dyryguję, lubię, uwielbiam, wszystko ma swoje miejsce, natomiast odczuwa się taki ogromny trend spychania troszkę tej muzyki najbardziej wymagającej na korzyść właśnie tej lżejszej muzy. Są takie oczekiwania publiczności, włodarzy, czasami również gdzieś tam mediów, i zarówno ma to miejsce, jeśli chodzi o taką klasyczną, starą, lekką muzę, czy też te najbardziej grywane tytuły, ale również trend, który również jest trendem wspaniałym, ale łączenia crossoveru, prawda, w muzyki filmowej, w projektów multimedialnych, projektów z jakichś tak z gatunku łączącego gdzieś style, i te produkcje tego typu często niestety wypierają to, co w naszej polskiej kulturze jest tak wspaniałe, tak wielkie. A tutaj o profesorze Krzysztofie Pendereckim, profesorze, trzeba powiedzieć, ja to często powtarzam, że jest właściwie jedynym polskim kompozytorem pełnym, skończonym, takim na wzór kompozytorów, wielkich kompozytorów niemieckich, jak Brahms, prawda, Mozart, czy może to nie ten moment, no ale również kompozytorów rosyjskich, którzy tworzyli zarówno muzykę kameralną, muzykę symfoniczną, muzykę instrumentalną, koncerty, ale też opery. Prawda, mamy niekwestionowanego Chopina, który jednak ogranicza się do fortepian, muzyki fortepian, instrumentalnej. Tak. Mamy Moniuszkę z jego ogromnym doniosłą Śpiewnik rolą domowy, w rozwoju muzyki. Tak, no ale jest to z kolei tylko właśnie ta muzyka, która no starała się gdzieś dorównać temu, co w trendach światowych jest, a proponując również nasz narodowy element, charakter. Natomiast no to również nie był to kompozytor symfoniczny, nie był to kompozytor muzyki kameralnej, chociaż przepiękny kwartet. Ostatnio graliśmy z Symfonietą Krakowią na turnę. Tak, niedoceniany, prawda? No właśnie, tak. Dokładnie, w wersji na orkiestrę smyczkową, więc tu też można ciekawe rzeczy zrobić. Wspaniały Lutosławski, którego ówr jest jednak zdecydowanie mniejszy niż profesora Krzysztofa Pendereckiego i również dużo, dużo węższy. To samo Szymanowski, prawda, którego niezwykle cenię, ale pamiętam kiedyś.
Dokładnie. Pamiętam rozmowę z jakimś krytykiem wiedeńskim po wykonaniu z Simonem Rattlem, zresztą po raz pierwszy Stabat Mater w Wiedniu. To miało oczywiście miejsce troszkę później po tym, kiedy ta taka moda na Szymanowskiego dzięki Simonowi między innymi zaistniała. Później w trakcie wykonania wiedeńskiego jakiś krytyk właśnie powiedział mi, no wszystko fajnie, tylko że te wszystkie cztery symfonie Szymanowskiego plus najbardziej znane utwory trwają tyle co półtora, czy też dwie symfonie Brucknera wspomnianego. Także jeśli chodzi o samą ilość, jakość warsztatową i też realizacji w wielu gatunkach i realizacji genialnej, tak jak to miejsce u Pendereckiego, nie jest bezprecedensowe w historii muzyki polskiej. Oczywiście mam na myśli kompozytora uznanego i docenionego, bo było wielu, którzy z różnych powodów tak daleko nie zaszli. U Pendereckiego mamy wszystko. Mamy muzykę solową, mamy wspaniałą muzykę kameralną, wykonywaną przez największych współczesnych żyjących mu interpretatorów. Mamy muzykę symfoniczną, oratoryjną, przecież no cała ta szyna, tak można powiedzieć, w tak, polskie rekwiem, credo, tak. Tedeum, kadysz, następne pieśni chińskie, także gdzieś tam jakieś sięganie po inspiracje orientalne. Symfonia pieśni przemijania, prawda? Tak. Absolutnie, ale przede wszystkim właśnie ta twórczość operowa na takim wspaniałym poziomie, tak genialna i tak obszerna również w wersjach językowych, prawda? Paradise Lost czy versus opery w języku niemieckim. Może to też troszeczkę przestrasza polskich dyrektorów teatrów operowych, że opery raczej są w języku niemieckim lub angielskim. Profesor też nie był chętny tłumaczeniom tych dzieł. Ja wielokrotnie z nim rozmawiałem o tym, czy nie kusić się o tłumaczenia. Tutaj ten zespolenie warstwy muzyczno-słownej jest tak mocne, że należy je wykonywać w językach oryginalnych. Mnie się marzy na przykład prezentacja filmowa, realizacja filmowa Uburek właśnie na wzór gdzieś tych już właściwie z przeszłości realizacji Toski z Roberto Alanią, prawda, i z Georgiu. Ubu przez mogłoby naprawdę być świetnym, zabawnym, wspaniałym filmem. A myślał pan o przestrzeni, jakby, w której miałby być zagrany Uburek w takiej wersji filmowej? Ma pan pomysł na to? Pomysłów mam kilka, ale one też zawsze wiążą się z tym, gdzie można by to było zrealizować, kto wsparłby taki projekt i w tym momencie pomysł by się z pewnością znalazł, bo w naszej rzeczywistości jest z pewnością tak, że istnieje wielu kreatywnych muzyków, artystów, menedżerów kultury, a zawsze gdzieś tam ograniczeniem są środki oraz oczekiwanie, o czym wspomniałem, oczekiwanie publiczności. A wydaje mi się, że naszą rolą jest to, żeby kreować też te oczekiwanie, w jakimś sensie, żeby nie odpuszczać, nie zaniżać tej poprzeczki, żeby oczywiście próbować docierać do jak najszerszego grona odbiorców, również z muzyką trudną, może ją w jakiś sposób uprzystępniać, co robimy od lat na festiwalu w Zabrzu imienia Pendereckiego, prawda? Otoczenie postindustrialne, jakaś oprawa multimedialna, ale oryginalne dzieła no właśnie. W najlepszych wykonaniach Pendereckiego. O to chciałem zapytać i do tego nawiązać, do festiwalu Poziom 320. Czy myśli pan, że właśnie takie nieoczywiste przestrzenie, wyjście poza filharmonię, poza salę koncertową, poza klasyczny teatr operowy, który może się kojarzyć z kulturą burżuazyjną albo mieszczańską, prawda, ze strojami, z pewną niedostępnością, to czy taka przestrzeń jest przyszłością dla także muzyki klasycznej? Z pewnością tak i to się dzieje właściwie na całym świecie. Takie te nietypowe przestrzenie są w ten sposób wykorzystywane. Ważne, żeby jednak tym źródłem, czy też no, tą esencją prezentacji była muzyka. Chęć dotarcia z ambitną, może niekoniecznie nawet muzyką, myśleniem szerokim, synkretycznym, prawda, z dotarciem ze sztuką wysoką,
do wszystkich, ale też nie tylko w rozumieniu w cudzysłowie pod strzechę, bo na te koncerty tak. przecież wychodzi też, przychodzi również wyrobiona publiczność tak. i również ta w cudzysłowie burżuazyjna, czy też pięknie ubrana, elegancko, która chce zaistnieć i chce po prostu odbierać w ciekawych okolicznościach tę muzykę. Z pewnością jest jakiś wabik, który przyciąga, który podchwytują media, ale musi to mieć sens. Także wszystkie realizacje, które robiliśmy w Zabrzu, zarówno pod ziemią, czy też właśnie w Niecce, sztolni Królowa Luiza, to takie postindustrialne otoczenie, jest tam przepięknie obecnie wyremontowane pod właśnie taką działalność koncertową. One wszystkie miały jakiś sens, czy też na przykład rozmieszczenie orkiestry bandy w Siedem Bram Jerozolimy pod dyrekcją Pendereckiego, też niezapomniany wieczór właśnie na tym festiwalu, gdzie banda, czyli ta orkiestra mniejsza, była oddalona naprawdę daleko umieszczona w plenerze, trąbka basowa, czy tak zwany głos Boga, podświetlona dla publiczności. Rurą. Dokładnie. To podkreślało dramatyzm, dramaturgię utworu, było pewnego rodzaju przedstawieniem. Profesor uwielbiał to miejsce, również pod ziemią, jak pierwszy raz zjechał tą właśnie stuletnią windą, czyli szolą, jak mówią górnicy na Śląsku, i przywitaliśmy go tam jego entratą na instrumenty dęte i timpani. Był po prostu zachwycony. To jeszcze jedno pytanie od pani Wiesławy na koniec, albo właściwie refleksja. Halo? Takie troszeczkę stwierdzenie faktu, który jest w rzeczywistości, bo państwo żeście ubolewali nad niedocenianiem wspaniałych naszych kompozytorów, szczególnie tych dużych dzieł, które teatry się nie podejmują po prostu wykonywać, natomiast po prostu to są koszty. I teraz, jeśli chodzi o nasze państwo, to jest sytuacja taka, że proszę zobaczyć, w jakiej my jesteśmy sytuacji. Po II wojnie światowej, w jakiej nędzy i tak dalej, odbudowany kraj. I już wszystko wiecie to państwo. Natomiast państwo jesteście muzykologami, muzykami, macie świetne kontakty zagraniczne. Może podpowiedzieć, w jaki sposób znaczy są już wspólne przedsięwzięcia takie Polskiego Teatru Narodowego z innym teatrem. To się właśnie robi. Tylko w ten sposób. My naprawdę nie jesteśmy zamożni na taki wspaniały geniusz, jaki mamy, dlatego ci geniusze są przeważnie podrywani przez inne, zamożniejsze państwa. No taka jest rzeczywistość. No, ale dzięki temu funkcjonuje kultura polska za granicą również. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Za 2:11 musimy kończyć. Czas bardzo szybko minął, nawet w tej przestrzeni po zmianie czasu. Panie Jurku, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Liczymy na ciąg dalszy, bo tematów właściwie nie wyczerpaliśmy, tylko napomknęliśmy o niektórych zupełnie i życzę, żeby ten dziennik nienapisany przez Krzysztofa Pendereckiego był dalej zapełniany bardzo ciekawymi, ważnymi interpretacjami muzyki. Pozdrawiam gorąco. Do usłyszenia i do zobaczenia na antenie programu drugiego, w mediach społecznościowych programu drugiego, także w innych przestrzeniach, w których pana zespoły i pana przedsięwzięcia się odbywają, i życzę, żeby zawsze miały publiczność i ten jak największy odbiór. Gościem audycji Cafe Muza był dzisiaj Jurek Dybał, dyrygent, kontrabasista, dyrektor artystyczny m.in. Orkiestra Sinfonietta Krakowia czy Festiwalu Krzysztofa Pendereckiego Poziom 320. Do usłyszenia, do zobaczenia. Żegnamy się fragmencikiem dosłownie Agnus Dei Pendereckiego. Obraz realizował Wiktor Wysocki, przy telefonach czuwali Magdalena Łoś i Michał Dębski, całość zrealizowała Elżbieta Malinowska. Wszyscy się żegnamy, w imieniu wszystkich mówię do usłyszenia. Marcin Majchrowski.